Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel i wracam z urlopu, że tak to powiem. Tak, wróciłem i będą się pojawiać materiały i to jest jeden z nich. I przepraszam, że w drugim tygodniu mojego pobytu nie było materiałów, bo miałem nagrać jeszcze dwa, jeden nie zmontowałem i w sumie on mi do dupy wyszedł, więc w sumie go nie opublikuję już. To był Let's Play z KO3. Miałem też nagrać kolejny odcinek Expert Mod z Shadow, ale już nie miałem czasu, bo jak się okazało, pomyliłem dni wyjazdu, więc musiałem na szybkiego się pakować i tak dalej, więc nie miałem dosłownie czasu nic zrobić. No i po prostu jakoś tak wyszło, że no, tylko nagrałem już z wyjazdu to There's sand everywhere! I... no. Więc taka mała wtopa, ale spokojnie już teraz filmy będą znowu się pojawiać i taka mała ciekawostka. To jest jeden z ostatnich materiałów na moim starym mikrofonie. Na moim starym dobrym tracerze. Screamerze. Tak, kupiłem nowy mikrofon, Blue Snowballa i mam nadzieję, że moje audio będzie zdecydowanie dużo lepsze. Niby zaraz ktoś powie, a czemu nie kupisz Blue Yeti? Bo mi się nie chce, a Blue Snowball to jest good enough. Więc Blue Snowball, będziecie mieli testy jakieś moje dubbingowe czy coś, więc mam nadzieję, że wam się spodoba nowa zmiana. Oczywiście też nagrywarkę za niedługo kupuję, bo no jeszcze muszę tak trochę się upewnić co do pewnego sprzedającego, ale spokojnie, za niedługo będzie i ruszamy z Sonic Forces wtedy. I przygotowujemy się oczywiście też na Sonic Mania Plus, w której będzie długa droga, bo będziemy musieli przejść 5 historii tak naprawdę, plus Encore Mode. Encore Mode, jeśli będzie się naprawdę czymś różnił, to prawdopodobnie będę go przychodził tylko Soniciem i Knucklesem, żeby, wiecie, różne drogi zobaczyć. Ale to nie jest o Sonicu, bo tu jest dużo ważniejsza dla mnie sprawa obecnie. Oczywiście o Sonic Mania Plus też się pojawi materiał, ale na razie coś, co... coś, co było już od dawna i ja o tym nie gadałem i... znaczy gadałem na materiałach niektórych z Let's Playa, ale ja cię kręcę. Spyro Reignited Trilogy. O mój Boże, trailer, który sprawił, że płakałem po raz pierwszy przez jakąś grę. I z tego co mi wiadomo, nie jestem jedyny, który to robił. Ale Boże, jak ja się ucieszyłem z tego powodu, jak to zostało zapowiedziane. Bo jeśli dobrze wiecie, ci, którzy mnie długo oglądają, bo już to parę razy wspominałem, ale Spyro to jest moja druga ulubiona seria gier. Sonic oczywiście jest numer 1, to jest... no nie da się tego przebić, ale Spyro to jest po prostu też po prostu nie da się go przebić, jeśli chodzi o numer 2. Po prostu... chociaż można się trochę kłócić, że Spyro jest moją ulubioną franczyzą, bo bądź co bądź... no wiecie, nie płakałem, że jakaś gra została zapowiedziana z Sonika, ale... tu też trzeba stwierdzić, że... Spyro był tak trochę martwy przez jakieś 8 lat. Zanim jakaś poprawka... to znaczy faktem, The Legend of Spyro. Tu była taka... nie. Shadow Legacy to chyba, tak. Chyba Spyro Shadow Legacy była ostatnią taką pełnoprawną grą Spyro, albo The Legend of Spyro, szczerze powiedziawszy nie pamiętam. A później było Skylanders, które było do dupy, więc... 8 lat bycia martwym, a praktycznie co rok nowa gra, to jest różnica wielka i to człowieka to wzbudza emocje, bo Spyro też była jedna z moich... Spyro to był... jedna z moich pierwszych gier, jak nie pierwsza. Bo... szczerze sądzę, że jednak Spyro był moją pierwszą grą, więc... pójdźmy z tym, że tak, Spyro to była moja pierwsza gra kiedykolwiek i... na pewno ogrywanie jej na PS4 razem z wami, bądź co, będę robił to w formie Let's Playa, to będzie niesamowite. Ale... tak wszystko mówię z pozytywów, więc... Może Może coś pogadajmy na temat trailera. Trailer? Bo ogólnie to nie jest taka dokładnie pogadanka tak per se, tylko chcę to zrobić tak trochę bardziej w stylu faktów, ale nadal jednak w formie pogadanki. A więc Spyro Reignited Trilogy. Trailer, który został nam pokazany, pokazuje tylko i wyłącznie Spyro 1. To trzeba zaznaczyć. Tylko i wyłącznie Spyro 1, ale mają być zremake'owane. Jak ja nienawidzę, kiedy ludzie mylą remake z remaster. Ma zostać zremake'owana 3 pierwsze części. Spyro the Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage, albo Gateway to Glimmer, jak chcecie. Chociaż trailer tylko, nawet europejski, zaznacza to, że to jest Ripto's Rage, więc tu nie jestem do końca pewien. I Spyro 3 Year of the Dragon. I co najśmieszniejsze, mają... No... Nie, dobra, może to, do tego jeszcze później przejdziemy. Ale no tak, mają być zremake'owane. Już nawet ja się mylę. Ojej. Przez firmę Toys for Bob. Toys for Bob możecie znać przez... Haha, Skylanders. Jakże ironicznie to jest, ale... Z tego co widzę... Z tego co widzę póki co, to... Ja jestem spokojny, co Toys for Bob robi. Dodatkowo Toys for Bob kontaktowało się, whatever, z Insomniac Games dla aprobaty tego, co robią, więc ja jestem po prostu w niebo wzięty, jak już nawet Insomniac to zatwierdziło, tak, to jest świetne, róbcie tak, jak robicie, to już nie ma bata, znaczy fakt faktem, ostatnio drama jest taka, że gość, który tak naprawdę stworzył Spyro, nie został w ogóle skontaktowany, ale no... Ja się tam nie wnikam aż w takie dramy, to dla mnie nie jest tak naprawdę... Niby, no, ale nie było jakby go tak trochę... Skontaktowali się z nim, żeby mieć taki... perfekcyjny design Spyro, że tak to powiem, chociaż z tego co mówił, to i tak według niego jest perfekcyjny design Spyro, jaki jest w Reignited Trilogy. Więc dla mnie to nie jest aż taki wielki deal. Naprawdę. Bo po co się denerwować na coś takiego? No Jezu, no nie skontaktowali się z nim, no. Fajnie by było, ale dla mnie jest fajnie też tutaj, jak jest obecnie. I w sumie to tyle, no. Spyro 1 został pokazany. I tyle. I ludzie dużo spekulują na ten temat. Co dalej? Mój osobisty taki zakład... Stawiam na to, że Spyro 2 Ripto's Rage zostanie pokazany na E3, które jest za niedługo, więc na to bym się tak przygotowywał, a Spyro 3 zostanie pokazany niedaleko przed premierą, bo wszyscy... bo premiera to 21 września, 20-lecie Spyro, więc... Czekam i prawdopodobnie w tym okresie właśnie wrzesień, teraz jak to jest, zaczynamy to marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. W sierpniu albo we wrześniu zostanie pokazany Year of the Dragon. I wszyscy się zastanawiają, jak to będzie z rynkiem japońskim, jeśli mam, i jestem jednym z nich, którzy no, się zastanawiają, bo i jak dobrze wiemy, Spyro jest bardzo sławny dla reszty świata. Wersja japońska jest bardzo sławna dla reszty świata tym, że jest jedną z najgorszych konwersji na rynek japoński, chyba tak to mogę powiedzieć, gdyż no, zmiana kamery, zmiana prędkości, ułatwienia, dodatkowe znajdźki w formie jaj, ważek. I mam nadzieję, że to będzie dodatkowa rzecz do zbierania, bo im więcej, tym lepiej, jak dla mnie. Ale, jak dobrze też wiadomo, fani Spyro dobrze o tym wiedzą, jedyne w Japonii, co zostało wydane, to Spyro 1 i Spyro 2. Year of the Dragon nigdy nie został wydany na rynek japoński, który swoją drogą już później nic nie zostało ze Spyro wydane, chyba aż do Season of Ice albo Spyro Orange, nie pamiętam dokładnie. Spyro nigdy nie był już w Japonii. Nie było tam Enter the Dragonfly, co jest chyba tak po części dobrą rzeczą, biorąc pod uwagę, jak wszyscy mówią, że to jest gówniana gra. Nie było tam A Hero's Tale, nie było tam... reszty gier. No, w każdym razie 90% gier ze Spyro nie było już w Japonii po Spyro 2. I wszyscy się zastanawiają, czy będą japońskie zmiany w wersji japońskiej ekskluzywnie, czy po prostu zostawią... czy tylko po prostu tam będzie japoński język i w Spyro 3, które też musi zostać przetłumaczone przy okazji. I osobiście sądzę, ja taką małą moją fantazję mam, że te zmiany japońskie to będzie taki pseudo hard mode, że możecie to sobie przełączyć i wtedy, no sorry, musicie tak sobie grać i macie hard mode, który byłby według mnie bardzo dobrym pomysłem, że można sobie grać tymi zmianami, przez co gra się staje dużo trudniejsza. I można też powiedzieć, że troszeczkę łatwiej. No znaczy, jeżeli dadzą też te znaki, to tak, no może być troszeczkę trudniejsza, łatwiejsza, ale no, nie wiem. Spyro 2 miał opcję w Japonii, do przełączenia między, że tak powiem, normalną wersją, a zmianami te, które były w Spyro 1. Chociaż też nie do końca to było takie stuprocentowe, bo na przykład nie mogliśmy w wodzie, tak tylko zaznaczę, w wodzie nie mogliśmy cały czas robić szarży, w sensie szybciej pływać, tylko to było tak chyba przez 3 sekundy mogliśmy tylko szybko pływać i wtedy się automatycznie wyłączało, co jest do dupy, według mnie. I w sumie w Spyro 2 było już dużo mniejsze z tymi zmianami, jak już wprowadzili ten przełącznik. To znaczy, teoretycznie tak, w Spyro 1 japońskim też jest cheat code, który zmienia kamerę japońską na kamerę światową, więc sądzę jednak, że to po prostu będzie jakiś taki przełącznik na super hard mode i tyle. Znaczy super hard mode, trochę mam przyzwyczajenie po Sonic Heroes, ale no wiecie o co mi chodzi, że hard mode i trzeba będzie sobie radzić z taką kamerą i z takim sterowaniem. Aczkolwiek chciałbym bardzo, żeby jaja ważek były też taką znajdźką prowadzoną do wszystkich 3 gier ogólnie. Że to jest zawsze ta jedna znajdźka dodatkowa i można by za to robić jakieś cuda niewidy. Powiedzmy, że bonusy jakieś by to dodawało, że no nie wiem... nie wiem, jakiś koncept arty, na przykład stare Spyro, jakieś nie wiem, model viewer byłby fajny, znaczy to na pewno się nie stanie, ale to by było fajne jakby na przykład, nie wiem, moglibyśmy za... to trochę jak w Sonic Generations mogłoby działać, że za ileś tam właśnie jaj ważek dostajemy koncept art, nie wiem, no powiedzmy, że zbieramy jaja w Spyro 1, no to dostajemy koncept arty jakieś stare, Insomniac z właśnie Spyro 1, albo nowe podczas produkcji Reignited Trilogy, co by było bardzo fajne, bo chciałbym właśnie widzieć jak... właśnie bardzo mnie to zastanawia, bardzo mnie to ciekawi, o tak, takie jest lepsze słowo, bardzo mnie ciekawi w remake'ach to, jak oni podchodzą do tego, że najpierw ustalają sobie, wiecie, no, art style, z jakim idą, który działałby wtedy po wydaniu, bo to też trzeba zauważyć, że Spyro Reignited Trilogy idzie po taki bajkowy styl, taki no, który bardzo by pasował do Spyro, bo gdyby był robiony w HD. Bo to taki art style w PS1 też był taki baśniowy, ale jednak to nie wyglądało aż tak baśniowo jak tutaj, bo jeszcze dodany jest Bloom w Reignited Trilogy, jakieś duperele typu, no... wszędzie pył jest jakiś... i ogólnie tak, takie rzeczy. Następna rzecz, jaką chciałbym przedyskutować, to to, że... Spyro Reignited Trilogy możliwe, że będzie miał dubbing w większej ilości krajów niż była oryginalna wersja I dlaczego to mówię? To jest taka moja spekulacja, zaraz wrócimy do faktów takich bardziej, ale jest oficjalny kanał Spyro the Dragon, który ma praktycznie wszystkie wersje trailerów, w sensie każda wersja językowa. I co mnie zaciekawiło, to to, że jedyne z... Bo widzieliście prawdopodobnie trailer u mnie na kanale, który przetłumaczyłem, co w ogóle śmieszna rzecz, bo chyba bodajże dzień później polskie PlayStation, albo nie wiem, albo ten kanał, albo polskie PlayStation dało polski trailer, więc hehe. I najśmieszniejsze jest to, że jedyne trailery, jakie mają sekcje dialogowe, czyli bodajże Spyro to mówił Here We Go i... W każdym razie Spyro w dwóch oficjalnych trailerach, czyli amerykańskim i europejskim, miał dwie linie plus... w sensie taka linia była. To były praktycznie trzy rzeczy, jakie tam, powiedzmy, że mówił. I właśnie europejski i amerykański trailer to są jedyne te dwa, jakie mają te sekcje. Wszystkie inne kraje, bo obejrzałem kilka tych trailerów, obejrzałem francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, polski i arabski. Żaden z nich nie miał tych dwóch pierwszych linii. Tylko... One wszystkie tylko jedne miały to pod koniec trailera. I to mnie właśnie zastanawia, no gdyby to nie było... Gdyby nie było dubbingu, to raczej by dali po prostu by dali no te linie, no co im szkodzi. Ale biorąc pod uwagę, że niby tak, można się kłócić, no przecież Crash nie miał dubbingu innych, miał praktycznie te same, które miał w oryginalnej grze grach na PS1. Ale tu trzeba też zaznaczyć, Crash tak naprawdę nie jest aż tak bardzo... wiecie, nie polega tak zbytnio na dialogach i tak dalej. Chociaż można się kłócić, że no w Crashu trójce to te dialogi były i nadal nie boli, że Crash nie dostał napisów żadnych. Byłoby fajniej, gdyby były napisy w N.Sane Trilogy i tych właśnie cutscenek i do intro i outro, jak mówią postacie. Ale Spyro bardzo dużo polega na dialogach, przez różne żarty, przez nawet pomaganie w poziomach, to tu trzeba zdecydowanie patrzeć na to, że no, będą to grały dzieciaki. No nie oszukujmy się, w większości starsi ludzie, którzy po prostu pamiętają Spyro i będą w to grać, ale nie można ukrywać, że dzieciaki też to będą grać i trzeba to właśnie wziąć pod uwagę. Nie wszyscy mówią po angielsku, a już w szczególności nie dzieciaki, więc... Mogę spekulować, że tak, Spyro Reignited Trilogy będzie miało albo dubbing z napisami, albo przynajmniej same napisy. Ale biorąc pod uwagę tego, że no, nie mamy tutaj głosu Spyro, poza właśnie tym zastanawianiem się, to jednak stawiam na to, że będzie dubbing. Co mnie trochę przeraża, biorąc pod uwagę, jeśli nie wezmą dobrego głosu, to trochę będzie dupa. I to naprawdę będzie dupa, bo Spyro w sumie tylko miał w Skylanders dubbing. I szczerze powiedziawszy, niezbyt mi się podobał. Znaczy, no, nie był najgorszy, ale zdecydowanie mogłoby ktoś lepszy to zrobić. Więc jeśli wezmą tego ze Skylanders Academy, to... Mogę to jakoś przeżyć, ale biorąc pod uwagę... O, wrócimy do faktów tak przy okazji. Tom Kenny, oryginalny voice actor, znaczy nie oryginalny, bo nie było go w Spyro 1, ale w Spyro 2, 3 i Enter the Dragonfly to był Spyro, więc on wraca i będzie głosował wszystkie trzy części, przez co no można trochę... Nie będzie brzmiał tak samo, jak brzmiał na trailerze, to od razu muszę wam powiedzieć, bo jak wiemy dobrze, Spyro 1 miał innego voice actora, niestety nie mam teraz dostępu do internetu, więc nie sprawdziłem go sobie, ale sorry, pamiętam tylko, że miał na imię Charles, więc przepraszam, szczerze, nie przygotowałem się aż tak bardzo. I... no on tu musi brzmieć młodziej. To musi tutaj właśnie tak trochę pracować, żeby brzmieć młodziej, bo Spyro no brzmiał młodziej, no nie ukrywajmy tego, Spyro 1. Więc spokojnie, jeżeli wam nie pasuje głos Toma w pierwszej części, to spokojnie tak nie będzie brzmiał w 2 i 3. To jest zamierzony efekt. Spokojnie. No więc jeśli nie dopasowują głosu w innych krajach, to dla mnie to będzie straszne i na pewno jeżeli... Więc przepraszam, ale jeżeli nie będzie zmiany osobno języków, że wiecie, możemy sobie włączyć powiedzmy, no nie wiem, polski dubbing i angielskie napisy, albo angielski dubbing i polskie napisy, to ja niestety będę robił cały let's play po angielsku ze wszystkich 3 części, ale jeżeli będzie po polsku możliwość napisów tylko, a nie dubbingu, to dla mnie to będzie świetne i na pewno będę z tego korzystał, żeby, wiecie, no nie ukrywam tego, wiele razy z tym się spotkałem w sekcji komentarzy albo w prywatnych wiadomościach, że nie tak mała liczba osób no po prostu niedokładnie zna język angielski albo go wcale nie zna, więc moje tłumaczenie z Sonika jest bardzo mile widziane, jak tłumaczę. I przydałoby się właśnie, gdyby Spyro również miał tłumaczenie, żeby ludzie po prostu to bardziej zrozumieli. No. Więc tak, Spyro Reignited Trilogy jeszcze wychodzi na Xbox One i PlayStation 4. Prawdopodobnie wersja na Switcha nadchodzi, ale to będzie prawdopodobnie w 2019. Tak od razu mówię, bo było... Nintendo trochę skrzaniło i dało na swój sklep Spyro Reignited Trilogy, ale szybko to ściągnęło. Więc... no już wiemy, że Spyro nadchodzi na Switcha, więc spokojnie ludzie, nie bójcie się, że Spyro nie trafi na Switcha, nie lubię już tej serii. Spokojnie, trafi tylko trochę później, bo no wiadomo, teraz są wszyscy zajęci portowaniem Crasha na inne platformy, a samo Toys for Bob jeszcze ma prawdopodobnie no takie trochę odrębne studio, odrębną grupę osób, która robi port na Switcha, bo Toys for Bob zajmuje się właśnie portem N.Sane Trilogy na Switcha. Ale no jak można się domyśleć, duża część teamu pracuje nad Spyro Reignited Trilogy, a ta mniejsza taka, no prawdopodobnie kilka osób, albo kilkanaście pracuje nad właśnie portem N.Sane Trilogy na Switcha. Również było mówione o tym, że coś będzie z usuniętych rzeczy w Spyro Reignited Trilogy i szczerze wszyscy się łapią za głowę, o co chodzi. Jakie usunięte rzeczy? Tak, faktem było parę usuniętych rzeczy, parę usuniętych tekstur, beta tekstur i tak dalej, ale to tak naprawdę nic nie jest wielkiego. Była jedna minigra w Spyro 3, usunięta z poziomu Dynamines, które na livestreamie Insomniac dowiedzieliśmy się, że to prawdopodobnie było jak pojedynek cowboyów no, z Dzikiego Zachodu, że w sensie kto pierwszy wystrzeli. Draw tu się nazywa. Po angielsku, nie wiem czy to ma jakieś tłumaczenie po polsku. Z agentem 9. Więc to jest taka ciekawostka. Ale to nie jest taka duża rzecz do przywracania. I tak, jeszcze Spyro 3 miało tam parę niedociągnięć. Jak na przykład niedostępne jaskinie, wielkie tornado, które miało być w Enchanted Towers to było? W ostatnim Homeworldzie w każdym razie, nie w Super Bonus Round, które miało nas dać na wyspę, na której było 3 dodatkowe życia, które z jakiegoś powodu usunęli z finałowej gry. I tak naprawdę to nie jest nic wielkiego takie do reklamowania, znaczy niby tak, można to reklamować jako o, daliśmy usunięte albo tam niedokończone rzeczy, ale fajnie. Ale z drugiej strony, no, po co się tym aż tak bardzo reklamować, jak to było z Crashem, bo Crash to była duża rzecz, że usunięty, znaczy nie usunięty, nieużywany poziom, który był już dokończony, został zremasteryzowany i dany do gry. Tak, to już jest big deal. Chociaż fakt faktem, że mogli coś jeszcze wykombinować z Crashem 2 i 3, do której tylko ten Crash 1 dostał tak najwięcej rzeczy. Że tak to powiem, jest taka trochę dupa, ale nie będę narzekał, no fajnie, że dostał Sunset... Nie, dobra, nie będę nawet próbował przypomnieć sobie tej nazwy, ale no... Slippery Climb, o! Tak to się nazywało. Więc... nie wiem... Oczywiście tak, nie ukrywam tego, że możemy po prostu nie wiedzieć o jakichś ukrytych poziomach, bo bądź co bądź... tak naprawdę nie został nigdy znaleziony prototyp Spyro. Demodisk miał praktycznie całą grę niedokończoną. To tak, można to trochę uznać za prototyp, ale nigdy nie dostaliśmy takiego pełnoprawnego prototypu z czymś naprawdę nieużytym. Więc zakładam, że to może być o co właśnie z tym chodzi. Że po prostu Insomniac miało kiedyś jakieś pomysły na poziomy i od razu wam mówię, to też zostało na tym samym livestreamie potwierdzone. Insomniac, że nigdy nie było planu na czwartą porę roku w Spyro 2, Ripto's Rage. No wiecie, jest Autumn Plains, jest Summer Forest, jest Winter Tundra i się wszyscy zastanawiają, gdzie jest spring, gdzie jest wiosna. Nigdy nie było takiego planu na wiosnę, więc tak to tylko mówię. Więc na pewno nie pojawi się czwarty Homeworld. Ale no się zastanawiam tak naprawdę, co może się poprawić, pokazać w Reignited Trilogy, właśnie poza tą minigierką w Dynamines w Spyro 3. Więc jestem ciekawy. Jestem zaintrygowany, co oni tam zrobią i naprawdę czekam. No i czekam. No. Kolejna informacja jest taka, że Spyro Reignited Trilogy ma teraz swój trailer w Crash Bandicoot N.Sane Trilogy. Aktywuje się to tym samym kodem, który się aktywowało w Crash Bandicoot 3 Warped. Demo oryginalnego Spyro the Dragon, więc możecie sobie wpisać w menu i dostaniecie trailer Reignited Trilogy. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Ludzie spekulują, że to może być placeholder na razie na poprawne demo, co nie sądzę, bo Crash i Spyro chodzą na innym silnikach. Crash chodzi na silniku użytym w Skylanders, podczas gdy Spyro będzie chodził na Unreal Engine 4. Więc dwa osobne silniki, nie sądzę, że... Znaczy, teoretycznie by można było to zrobić, ale nie sądzę, że to będzie... Jeżeli będzie fajnie, to wtedy nagram moje wrażenia z dema. Jeśli nie, no to trudno. I jeszcze chciałbym wspomnieć na temat preorderów. Bo ja jestem jedną z osób, które chce to pudełkowo mieć. I osobiście, no... Ja zamawiam gry ze sklepu gry online. Tam jest najtaniej, dobra jest obsługa i zamawiałem już tam, no, w sumie dwie gry. Jakim jest Sonic Forces Bonus Edition i Sonic Mania Plus, więc... Więc no... I... Dla tych, co też zastanawiam, preorderują z różnych takich stron, zastanawiam się pewnie, gdzie jest Spyro Reignited Trilogy. Osobiście pisałem do sklepu gry online i najpierw dali mi taką, zanim wyjechałem, dali mi taką informację, że w przeciągu tygodnia powinno być, nie było. Już jestem 2 tygodnie po tej rozmowie i no, nadal Spyro Reignited Trilogy nie jest w preorderze. I możliwe, że sklep jakiś tam niemiecki zdradził, dlaczego to nie jest na razie możliwe, więc prawdopodobnie sklepy w Europie załatwiają jeszcze bonus dla ludzi, którzy preorderowali grę, gdyż jakiś tam niemiecki sklep miał leak, że Spyro Reignited Trilogy w preorderze będzie miał 3 karty z no, cover artami z oryginalnej gry. Prawdopodobnie będzie to jak miał Crash, że to będą takie zremasteryzowane, wiecie, z obecnym art stylem, zremakeowane właśnie te box arty. No i to będzie w formie kart. Coś w tym stylu jak dostało Sonic Forces, te karty z różnymi artami z gry. I breloczek na kluczach z monetą, na której jest wygrawerowany Spyro, co jest według mnie fajne. Mogliby dorzucić jakąś taką kolekcję klejnotów czy coś, żeby było jeszcze lepiej, ale no dobra, no taki w sumie miły, fajny bonus preorderowy. Nie musi być, a jednak został zrobiony. No i dla mnie to jest fajne, na pewno jakoś się tam będę troszeczkę bardziej cieszył, niż gdybym dostał samą grę przed premierą. Więc to by była według mnie taka trochę dobra rekompensata za to, że ludzie, którzy preorderują cyfrowo, dostają, przynajmniej na PS4, nie wiem jak to jest z Xboxem One, że na PS4 dostają i motyw animowany z muzyką z Treetops, podaję, że nie pamiętam dokładnie, i awatarem Spyro. Niby fajnie by było jakby też to jakoś, żebyśmy na przykład jakiś kod dostali, przynajmniej na ten motyw, który mi się bardzo podoba, ale good enough. To jest. I to chyba w sumie tyle, co mogłem powiedzieć o Spyro Reignited Trilogy. Naprawdę czekam na tą grę i nie wiem naprawdę wam co powiedzieć. Może tylko powiem, że wraz z oczekiwaniem na Spyro Reignited Trilogy, gdy tylko dostanę moją nagrywarkę, lecimy również z minimaratonem Spyro, ale powiecie przecież, Pixel, przecież ty nagrałeś i Spyro 1, i Spyro 2, i Spyro 3. Co ty chcesz jeszcze robić? Otóż, moi drodzy, plan wygląda tak, że będę robił dwie, możliwe, że 3, jak starczy mi czasu, gry. Będę robił Spyro The Dragon 1, wersja japońska, na wszystkich zmianach. Nie będę używał cheatu na zmianę kamery i tak dalej, na wersję światową. Spyro 2 Ripto's Rage, wersję japońską. I jeśli starszy czasu, będę robił Spyro 4 Enter the Dragonfly. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego Spyro 4 Enter the Dragonfly? W sumie nie wiem, tak żeby po prostu żeby było 3. Bo jako już nie mam zbytnio dużego wyboru ze Spyro 3. Jedno co mogę zrobić, tak naprawdę nagrać wersję Greatest Hits. Ale z tym też mam problem, bo cały czas mi się włącza skrypt antypiracki, więc z tym jeszcze muszę obejść. Jeżeli to obejdę, to prawdopodobnie zrobimy właśnie Spyro 3, wersję Greatest Hits, która ma dodatkowe muzyki. Co swoją drogą, mam nadzieję, że Spyro 3 i że muzyka trochę będzie zróżnicowana w Reignited Trilogy, że bo różne wersje, bodajże Spyro 1 wersja palowa ma dla niektórych poziomów ekskluzywne rzeczy, ekskluzywne muzyki, albo nieużywane ekskluzywne muzyki, nie pamiętam dokładnie, i Spyro 3 wersja Greatest Hits ma w niektórych miejscach inny kompletnie soundtrack, więc mam nadzieję, że to Toys for Bob będzie, wiecie, weźmie to pod uwagę. No. Więc takie są moje plany, więc albo jeśli ogarnę antypirackie zabezpieczenia w Spyro 3 na PlayStation TV, jakie mam, bo z tego będę nagrywał, to będzie po prostu Spyro 1 japońskie, Spyro 2 japońskie i Spyro 3 Greatest Hits. Jeśli nie ogarnę, to będzie Spyro 1 japońskie, Spyro 2 japońskie i Spyro 4 Enter the Dragonfly. A więc to by było na tyle, moi drodzy. Mam, że wam się spodobała moja taka malutka dyskusja. Może trochę będzie tu edycji, może po prostu samo audio dam, bo jeszcze muszę wrócić, wiecie, tak trochę do tej mojej edycji materiałów. No i co, no. Dzięki wam za oglądanie. Mam, że wam się spodobało. Wracamy z materiałami teraz na szybkości. Na razie, cześć! Pa, pa! Together we can show the world what we can do. You are next to me and I'm next to you. Push me on through until the battle's won. No one's gonna give a thing to us. Into each other we put our trust. Standing united after chaos control.